13 czerwca w Lublinie wręczono statuetki Lubelskiego Orła Biznesu 2018. Wydarzenie od 16 lat organizują pracodawcy ziemi lubelskiej. Uważam, że każda nagroda, która wspiera biznes, która promuje biznes, która nagradza przedsiębiorców, pracodawców, jest bardzo ważna dla województwa, dla regionu, dla Lublina. To jest przede wszystkim promocja, ale również to, że docenia się trud i wkład w rozwój Lubelszczyzny tych ludzi, którzy ciężko na co dzień pracują. To jest bardzo ważne. W tegorocznej edycji we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Także to nagrody wydaje się mają olbrzymie znaczenie, ponieważ dobrze wiemy, że stopień rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie być może jeszcze nie jest na takim poziomie jak w Polsce Zachodniej czy w krajach Europy Zachodniej, ale to się zmienia, to widzimy na każdym kroku. I wydaje się, że tego typu nagrody, tego typu wyróżnienia stają się taką trampoliną, być może taką przesłanką do podejmowania działań biznesowych też przez innych pracodawców, a z drugiej strony utwierdzania przekonań tych, którzy te nagrody otrzymali, że warto taką drogą podążać, warto zakładać biznesy, warto biznesy rozwijać, no i warto wspierać także inne inicjatywy o charakterze chociażby społecznym. Kapituła Lubelskiego Orła Biznesu przyznała w sumie 15 statuetek. W kategorii przedsiębiorstwo mikro, firma innowacyjna, statuetkę otrzymała firma Active Line Marcin Taczalski. Oprócz ogromnej satysfakcji i radości płynącej z otrzymania tej statuetki, jest to dla nas taki niezwykły dowód na to, że to, co robimy, robimy dobrze i że idziemy we właściwym kierunku. Mam nadzieję, że dzięki temu Active Line popłynie jeszcze wyżej i będziemy osiągać coraz to nowsze i większe cele. Wśród laureatów nagrody znalazło się także m.in. gospodarstwo pasieczne Miodek Grzegorz Jesina oraz firma Aliplast spółka z o.o.